Syntax semantyczny. Adwokat Sławomir Krześ. Ja chciałam powiedzieć, że ja cofam pomocnictwo pana Maksyma Sąbrenda i udzielam pomocnictwo właśnie panu Maksyma I Paweł Wrabec, Wolne Media TV i Wideokod. Jako że sądu, jako publiczny nie jestem z mediów, mamy wniosek, ponieważ wiele osób zostało na korytarzu, żeby sąd jednak rozważył zmianę sali na salę większą. Proces jest niezwykle ważny dla nas wszystkich i chcielibyśmy, żeby te osoby, które chcą w nim uczestniczyć, mogły. A chyba są takie możliwości, także bardzo prosimy. Proszę Państwa, najpierw są rozpoznane wnioski dotyczące udzielenia zgody na rejestrowanie obrazu i wyniku. Sąd ustanowił na mocy artykułu 357 paragraf 1 aplikacji w związku z artykułem 128 prawa usług powszechnych. Zezwolić przedstawicielom mediów na wykonywanie za pomocą aparatu na utrwalanie przebiegu posiedzenia, z tym ograniczeniem, że utrwalanie przebiegu posiedzenia odbyło się z jednego miejsca na sali rozpraw. Także bardzo proszę, żebyście Państwo ustawili sprzęt do nagrywania w taki sposób, żeby później po sali rozpraw się nie przemieszczał, bo to może przeszkadzać i Państwu i sobie. Proszę Państwa, do sądu wpłynął taki wniosek od obrońcy pani obwinionej o zmianę miejsca rozpoznania sprawy z uwagi na duże zainteresowanie publiczności. Wniosek ten jest 9 października 2019 roku. Został rozpoznany i został przesłany, kopia odpowiedzi została przesłana wszystkim obrońcom i oskarżycielowi. Pozwolę sobie Państwu przytoczyć coś tego pisma. Odpowiedzi na pana pismo z 9 października 2019 roku uprzejmie informują, że posiedzenie, jak i sprawa zostały wyznaczone na największej sali rozpraw, jaką dysponuje sąd operacyjny do Wrocławia w obu budynkach. Przy którym siedzibą na sądzie cywilnym, przy którym sprawowani sędzie są rozpoznawani. Z uwagi na to, że posiedzenie, jakie sprawa ma się odbyć w dniu 11 października, za dwa dni zmiana w tych okolicznościach budynku sądu na budynek sądu planowanego we Wrocławiu, z uwagi na informowanie na bieżąco przez pracowników sekretarza jako osób zainteresowanych udziałem w charakterze publiczności o miejscu i terminie rozpoznania sprawy, prowadzi do zorganizacji, nie może utrudnić osobom zainteresowanym przybycie na posiedzenie i rozprawę. Mając na uwadze duże zainteresowanie publiczności, by zapewnić jak najszerszy dostęp do wiedzy o przebiegu postępowania opinii publicznej, karty wstępu będą wydawane kolejne dla dwóch osób reprezentujących jeden ze współpracowych. Decyzja taka została podjęta dlatego, że media mają największe możliwości techniczne, by w jak najszerszy sposób realizować prawo do publicznego rozpoznania sprawy. Zwiększenie ilości kart wstępu nie jest możliwe z uwagi na wielkość sali rozpraw oraz względy bezpieczeństwa osób przebywających w niej w sytuacji jakiegokolwiek zdarzenia nagłego wymagającego ewakuacji. Jednocześnie podejmując decyzję w tym przedmiocie należy mieć na uwadze treść artykułu 43 paragraf 1 prawa ustroju sądów powszechnych. Pozwala on na procedowanie sądu poza swoją siedzibą, ale wyłącznie dla przeprowadzenia poszczególnych czynności sądowych.
Czy nie jest więc dopuszczalne w świetle przyjmowanego przepisu rozpoznanie sprawy jako całości poza siedzibą sądu? Z przytoczonych powyżej powodów, mimo podzielenia wskazanej przez pana argumentacji dotyczącej transparentności procesu, nie jest możliwa zmiana miejsca rozpoznania sprawy dyscyplinarnej pani sędzi Moniki Grodzkowej. Jak państwo zauważyliście sobie, porządkuje w konkretnym przedmiocie i w tym konkretnym przedmiocie dzisiaj procedury. Oczywiście są w tym składzie, jeśli zaistnieje taka możliwość, a widzę, że jest duże zainteresowanie publiczności, to jeśli będzie konieczność w przyszłości prowadzenia czy posiedzenia, czy wychodząc dalej, wybiegając dalej do sprawy, podkreślam, jeśli taka konieczność zaistnieje, to będziemy próbować, proszę państwa, tak zorganizować warunki pracy sądu, żeby jak największa liczba publiczności mogła wejść na salę rozpraw. Wiemy, że jest budynek sądu okręgowego, który we Wrocławiu, który dysponuje dużą salą rozpraw i przy wcześniejszych uzgodnieniach jak najbardziej będzie to, proszę państwa, myślę, że możliwe i takie starania podejmiemy, tak jak mówię, jeśli zaistnieje w dniu dzisiejszym taka konieczność odroczenia posiedzeń. Proszę państwa, tak jak sobie wskazywam, jest to posiedzenie w przedmiocie przekazania sprawy zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w celu wypełnienia postępowania dyscyplinarnego. Moim obowiązkiem jest poinformować stronę, że w dniu 4 lipca 2019 roku został skierowany wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej dotyczącej pani sędzi Moniki Grodzkowej Sądu Rejonowego Poznań, Nowe Miasto i Wilka w Poznaniu. A została pani obwiniona o to, że w okresie pomiędzy 17 grudnia 2018 roku a 19 grudnia 2018 roku jako sędzia Sądu Rejonowego Poznaniowego Miasta i Wilka w Poznaniu uchybiła wolności urzędu przez niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanie udzielonego zaświadczenia lekarskiego z 17 grudnia 2018 roku serii Z i Y numer 70-51-249 o niezdolności do pracy w okresie od 17 grudnia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku poprzez udział w dniach 18 grudnia i 19 grudnia 2018 roku w wycieczce do daty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja celem spotkania z członkami tamtejszych stowarzyszeń. Uczelnia ruszyła wynikająca z artykułu 82 paragraf 1 ustawy prawa o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie z ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poznania, to jest zachowań przynoszących unią godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej określone w paragrafie 2, paragrafie 5, ustęp 2 i paragrafie 16 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 15 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, to jest o czym z artykułu 107, paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawa o ustroju sądów powszechnych. Do sądu dyscyplinarnego, proszę państwa, wpłynęła pisma procesowa. Jedno pierwsze adresowane do sądu przez panią sędzię panią Ordynową. Połączone z wyjaśnieniami, ale że w tym jest to posiedzenie w przedmiocie, jak pani sędzia sytuowała, uzupełnienie postępowania dyscyplinarnego, to sąd przytoczy państwu tą część, która jest istotna dla tego wymiaru postępowania. Pani sędzia, które jest pismo datowane na dzień 21 sierpnia 2019 roku, zawnioskowała o podjęcie pierwszej kolejności w oparciu o przepis artykułu 344a Kodeksu w związku z artykułem 128 Moskwa. Proszę o przekazanie sprawy zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w celu uzupełnienia postępowania dyscyplinarnego z uwagi na uniemożliwienie przez tegoż złożenia jakichkolwiek wniosków dowodowych o przedstawieniu zarządu dyscyplinarnego. Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego zabierający zarządu dyscyplinarnego wybrało osobiście w sądzie na 24 czerwca 2019 roku przewodowy znajduje się w moich aktach osobowych. Tak więc tej ustawy do rozłożenia wniosku przewodowy rzecznikowi dyscyplinarnego upłynął w dniu 8 lipca 2019 roku z
zgodnie z regulacją zawartą w przepisie artykułu 114 paragraf 4 USP, zastępca rzecznika kontrolowany na stronie internetowej rzecznika dyscyplinarnego przekazał jego sprawę do sądu dyscyplinarnego już 5 lipca 2019 roku. Naruszenie jest tym samym cytowanym powyżej przepis. Sama przestrzegając zapisów ustawą z sądu powszechnego przesłałam do zastępcy rzecznika pismo zawierające wnioski dowodowe w terminie ustawowym, to jest dnia 8 lipca 2019 roku. Pismo to zostało jednorazowo wyłapane. Tymczasem wniosek o wydanie wyjaśnień, wszystko do świadków, a także przeprowadzenie dowodu zgłosiły. Trzeba zauważyć, że rzeczący dyscyplinarny związany wynikający z przepisów artykułu 4 KPK w związku z artykułem 128 wniosku o godzinę roku pismu winni badać okoliczności przyjmujące nie tylko na niekorzyść, ale również na korzyść ogólną. Zastępca rzecznika nie był w ogóle zainteresowany przeprowadzeniem jakiegokolwiek postępowania dowodowego na sprawę mając zasady postępowania dyscyplinarnego i przytoczone powody wnoszą o zwrócenie sprawy do fazy przygotowawczej postępowania C. Pierwsze zwrócenie się do Komisji Sądu Obrachunkowego w Poznaniu przesłanie listy obecności członków Krajowego Sądu Obrachunkowego w Poznaniu, którego obwinione jest człowiekiem na okoliczność tego, że w dniu 17 grudnia 2018 roku brała udział w posiedzeniu kolegium. Zwrócenie się do Komisji Sądu Obrachunkowego w Poznaniu za miejscowym w Poznaniu o przesłanie akt osobowych obwinionej na okoliczność nienawidzenia służby sędziowskiej oraz zawnioskowanie przez obwinione w 2014 roku możliwości podejmowania na dobra sprawiedliwości innych czynności i prowadzenia poszczególnych rozpraw pomimo długotrwałego zwolnienia lekarskiego. O przesłanie spisu dokąd wyznaczonych przez obwinioną w grudniu 2018 roku na okoliczność tego, że w okresie planowanego wyjazdu do Danii w dniach 18-19 grudnia 2018 roku nie były wyznaczone żadne rozprawy. I tu sędzia złożyła też komisję. Wniosek dowodowy wskazała przeprowadzenie prawdy z zeznań świadków o przesłuchaniu pana sędziów sądowego doktora Wielkopolskiej, Olimpii, Czarnowskiej, Barańskiej, przepraszam, Nowczek, pani sędziów sądowego doktora w Gdańsku, pani Zdrowy Zawodowskiej, wskazała pani sędzia adresy dla wrażeń na okoliczność stanu zdrowia obwinienia podczas wizyt studyjnych w Danii. Nadto pani sędzia wniosła o przeprowadzenie dowodów dokumentu prywatnego, a więc spotkanie z przedstawicielami sądownictwa miejskiego, stanowiącego załącznik do pisma z wnioskiem z ulica do roku, doręczonego zastępcy rzecznika 10 lipca 2019 roku, co wynika z informacji przesłanej przez operatora pogotowego SMS-u o wydanym w trybie artykułu 114 ust. 1 wyjaśnienie do wniosku. Pani sędzia realizując też obowiązek wynikający z tytułu artykułu 115 paragraf 4 USP i przedłożyła na piśmie wyjaśnienia złożone przez nią już na etapie postępowania przygotowawczego. Pismo też zawiera informacje dotyczące udzielonych pełnomocnictw. Do pisma zostały zaliczone załączniki czytać pełnomocne, które przyjęła pisma wyjaśnień pani sędzi dowodowej do 1 kwietnia 2019 roku i kopii potwierdzenia nadania przesyłki kierowanej do rzecznika, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądu powszechnego Przemysława Radzika. Proszę państwa, przesyłka została nadana 8 lipca 2019 roku za potwierdzeniem wiadomość SMS. Jest wskazany również numer telefonu pani sędzi. No bo również tak, jak już mówiłam, pismo obrońcy pani sędzi. Pana sędzi posłowa Piotrowa, profesor Zagusza Waśkowskiego, datowane na 9 października 2019 roku. Jest to pismo procesowe, pan sędzia jako obrońca postępowania dyscyplinarnego pani sędzia Moniki Wrocławia oparł wniosek pani sędzia przekazany z panem obecnie o przewidzianie dyscyplinarnego w 2021 roku w związku z uczestnictwem zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądowego w celu uzupełnienia postępowania dyscyplinarnego. Proszę państwa, uzasadnienie pan
mogę sobie powszechnie złożyć wnioskowy, jest to dialogo, to są deklaracyjne, bo to jest mały wniosek, ale są zdania z prawa dyscyplinarne, sędziowie, które obwinili o to, że pomiędzy 17 a 19 grudnia 2018 roku uchybiła wolność urzędu sędziego, wykorzystując niezgodnie z przeznaczeniem zaświadczenia lekarskiej niezdolności do pracy w okresie 17 do 21 grudnia 2018 roku. Przez udział w dniach 18-19 grudnia 2018 roku w wycieczce do Danii zorganizowanej przez SSP Justycja, naruszając obowiązki z artykułu 82 paragraf 1 USK i zasady etyki z paragraf 2 punkt 16 wniosków etyki sędziów, jest odpowiednio dyscyplinarne z artykułu 107 ust. 1 ustawy prawa ustroju sądu powszechnego. Stosownie do artykułu 344a paragraf 1 KPK w związku z artykułem 128 USK. Sąd przekazuje sprawę oskarżycielowi sądu spełnienia postępowania dyscyplinarnego, jeżeli akta sprawy wskazują na istotne braki do postępowania, zwłaszcza na potrzeby poszukiwania dowodów, zaś dokonanie niezbędnych czynności przez sąd powodowałoby znaczne trudności. Zastosowanie tego przepisu do postępowania prawnego w postępowaniu dyscyplinarnym nie będzie wątpliwości, i tak postanowienie Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2005 roku. Sygnatura SM 1905, autorytatura SM SM 2009, pozycja 67. Skoro przecież jest mowa o istotnych brakach postępowania, zwłaszcza w zakresie konkretności postępowania zawodowego, to braki, o których mowa, mogą dotyczyć także dochowania do zmian proceduralnych, w tym odnoszących się do zadań generalnych i skuteczności zawodowej. Zwrot sprawy w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego, w tym 345 paragraf 1 KPK, w związku z artykułem 339 paragraf 3 punkt 4 KPK, a także 397 paragraf 1 KPK, jest procesowym narzędziem egzekwowania spoczywającego na zamieszczeniu przedstawienia sądowi materiału postępowania zabezpieczającego dowodu w takim stanie, jak i umożliwić ma sądowi orzekanie przedmiotu procesu do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2001 o sygnaturze 1.12.24.00 o publikach na SM 2000 zeszłych pozycja 96. Celem postępowania przeciwczynnym dyscyplinarnym jego zastępcenia jest między innymi ustalenie, czy został podany lekarz dyscyplinarny bezprawnie, czy stanowi wynik dyscyplinarny, wyjaśnienie okoliczności sprawy, zebrane zabezpieczenie i niezbędne w zakresie utrwalenia dowodu. Dla sądu artykuł 297 paragraf 1 KPK w związku z artykułem 128 ust. A czy nie jest już konieczne przedstawienie wyjaśnienia okoliczności istotnych dla przedmiotu procesu, a utrwalenie dowodu powinno nastąpić w niezbędnym zakresie, to jednak nadal konieczne jest przedstawienie przez oskarżyciela akt zapewniających rozpoznanie sprawy przez sąd w rozsądnym terminie, zachowaniu zasady długości rozprawy i koncentracji dowodu. Wyjaśnienie istotnych okoliczności w tej fazie postępowania, a nie przerzucanie ich na sąd, jest też ważne dlatego, bez konieczności nie narażać sędziego będącego podmiotem takiego postępowania na dotkliwe dolegliwości w sferze emocjonalnej wynikające z samego tego postępowania, stygmatyzacji z tym związanym np. pozyskowaniu do publicznego wolności aktu skierowania wniosku do sądu dyscyplinarnego w realnej tej sprawy, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, poza danymi dotyczącymi przebiegu służby, opinii służbowej, uzyskał tylko kopię zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy sędziów Moniki Frączkowie oraz jej pisarii wyjaśnienia z 1 kwietnia bieżącego roku. Nie jest prawdziwe zawarte w skardze zasadniczej stwierdzenie, że komisja nie skorzystała z przysługującego jej prawa do złożenia wyjaśnień. Przepis artykułu 114, jak i paragraf 5 ustawy, ujęty już do dyscyplinarnego jego zastępcą, do wydania wyjaśnień w drodze przesłuchania od sędziego, wobec którego wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu, który złożył taki wniosek w terminie 14 dni od daty wyręczenia postanowienia, artykuł 114, paragraf 14. Aby uprawnieniem do złożenia pisemnych czy ustnych wyjaśnień czy ewentualnych wniosków drogowych postępowania dyscyplinarnych przed rzecznikiem było realne, a nie iluzoryczne, w przepisie artykułu 114, paragraf 8 ustawodawca określił, że rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej dopiero po upływie terminu, o którym mowa w artykule 114 paragraf 4 BSP. W razie potrzeby po przeprowadzeniu dalszego w mniejszej sprawie postanowienie o przedstawieniu zarzutów i informacji o prawie do złożenia wyjaśnień wniosków dowodowych zostało
doręczony sędzi Policji Polskiej 24 czerwca 2015 roku, podlega ta osoba, że mimo że 14-dniowy termin, o którym mowa, nie odpowiada zastępca rzecznika dyscyplinarnego sądu, sądu powszechnych, złożył do sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym w Radosławiu wniosek o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych, pozbawiając tym samym panią sędzię konstytucyjnego prawa do ochrony, natomiast jakie postępowanie poprzez możliwość sprawozdania o wydania ustnych wyjaśnień przez rzecznika dyscyplinarnego, co gwarantuje jej artykuł 114, paragraf 5 USP i rozpoznanie jej wniosku dowodowych sędzia Monika Kąckowa. Nadała takie pismo procesowe zawierające wniosek o wydanie wyjaśnień oraz wniosek o dowodowy w terminie z artykułu 114, paragraf 4 USP od dnia 8 lipca 2019 roku, karta 65. Opisane naruszenie prawa do obrony gwarantowanego przez Konstytucję i traktaty międzynarodowe z dziedziny praw człowieka musi być uznane za istotne dla postępowania, powodujące konieczność zwrócenia sprawy zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych w celu umożliwienia pani sędziów złożenia dyskusji wyjaśnień. W przeciwnym razie prawo sędziego ogólnego do złożenia ustnych wyjaśnień przed rzecznikiem wnioskowania o przekazanie dowodów będzie pozorne, a nie realne. W taki sposób prowadzenie postępowania nie sprzyja też czynieniu prawdziwych ustaleń, co ujawni mniejsze postępowanie. Pani sędzia, jako nas przedstawiciela Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, uczestniczyła 18-19 roku w wizycie z innymi dali, a więc w dniach, które obejmowały zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, co jest przedmiotem zarzutu oskarżyciela. Opis czynu zarzuconego obejmuje także dzień 17 grudnia 2018 roku. Nie wiadomo jednak, jakie zachowania pochybiające godności sędziego, do którego miałoby dojść w tym dniu, zarzuca zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, co uniemożliwia obronę. Celem podjęcia pracy jest odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy, jak stanowi artykuł 17.1 ustawy z 22 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub ciężkiej. Wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z tym celem to zachowanie pracownika utrudniające proces leczenia i rekonwalescencją to równanie wyrok Sądu Najwyższego z miasta Mazowieckiego dnia 2001 roku sygnał na 3 UK 125, ASN, OSMP 2006, numer 21-22, pozycja 338. Łatwo sobie jednak wyobrazić sytuację, gdzie zachowanie formalnie sprzeczne z zaleceniami lekarza nie będzie wykorzystywane z zwolnienia niezgodnie z jego celem, na przykład zakupy spożywcze przez osobę samotną. Praktyki sporządzenia zostanie i przez sędzi. Wszystko zależy od okoliczności konkretnego wypadku i wyjaśnienia. W realiach sprawy zastępca rzecznika dyscyplinarnego nie wyjaśnił, na jakie dolegliwości cierpiała pani sędzia, dlaczego była niezdolna do pracy. Czy po upływie czasu niezdolności do pracy określonego w zaświadczeniu powróciła do obowiązków sędziowskich, w jakich warunkach przebywała pracę, przebywalność lub wyjazd miał wpływ na stan zdrowia, czy wyjazd studiów decydowały się podjętych lub umowy usługich proces powrotu do zdrowia, czy były ewentualnie obojętne. Widać więc, że konieczne jest przysłuchanie charakteru świadków sędziów Zmroku, Zagłębowskiej, Jolinki, Barańskiej i Małysza, by ustalić okoliczności pobytu na wyjeździe studyjnym, stan zdrowia, na co wskazuje stan związku sędziów Zmroku, Kąckowie, a czego zaniechał zastępca rzecznika. Potrzebne może okazać się uzyskanie dokumentacji medycznej pani sędzi z prywatnej licznicy C+CN3 w Starzecu Kaśmierczym. Ustalenie powodów niezdolności do pracy, powodów wyjazdu studyjnego do Danii i na przebieg procesu leczenia i powrotu do pełnej siły, co oczywiste wymaga wiadomości specjalnych z zakresu medycznego. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego w uzasadnieniu sprawy zdolności i pani sędzia niewłaściwie wykorzystywała zwolnienie lekarskie, że mogło dojść do wydłużenia okresu niezdolności do pracy, narażenia się na powikłania zdrowotne mimo ustalenia okoliczności wymagań wiadomości z zakresu medycyny wykraczających poza wiedzę powszechnie występującą w społeczeństwie, zatem powołanie do dowodu biegłych, a dowód takiej opinii nie zostało przedmiotem. Jest zatem niezbędne zalecenie zespołu publicznego, aby po wyjaśnieniu powodów niezdolności do pracy, warunków pobytu w stanie wczesnego stanu zdrowia sędzi Moniki Kąckowej przeprowadził dowód z opinii biegłego lekarza.
określone, o jaką konkretną dziedzinę medycyny chodzi, i nie jest obecnie możliwe, ponieważ nie wiadomo, na jakie dolegliwości się działa w związku z tym, że zastępca rzecznika kwestionuje, jak się zdaje, skarga, strona 3-5 wyjaśnień, natomiast sędzi i nazywa wycieczką wojskowego i spotkanie przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Sędziów, przedstawicieli Polady do spraw zarządzania sądami, prezesem Stowarzyszenia Polskich Sędziów, członkiem Rady do spraw nominacji sędziowskich oraz sądy dyscyplinarnego przyznanym przez profesorów prawa. To wydaje się, że powinien zweryfikować stwierdzenie sędziemu obowiązkowym uzyskując dokumenty, o których pan sędzia pisze w swoim wniosku, albo zwrócić się do swoim wniosku o stosowne informacje. Jak wskazano, dotychczasowe postępowanie przyczyniło się w sposób naruszający prawo do obrony przez pozbawienie prawa do złożenia uzgodnień wyjaśnień. Nie doprowadziło też do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia przez sąd o przedmiocie procesu, tak więc ocenić, czy do deliktu dyscyplinarnego rzeczywiście doszło. Do tej okoliczności wyjaśnić, sąd musiałby wyrazić oskarżyciela prowadząc kliczne opisane różne czynności należące do wcześniejszej fazy postępowania dyscyplinarnego, co skutkowałoby koniecznością kilkakrotnego obracania sprawy bez wręcz zasady ciągłości, koncentracji wyjaśnień, a w konsekwencji niezapoznanie, nierozpoznanie sprawy rozsądnej gminy. Dlatego wniosek o przekazanie sprawy zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych jest zasadny i konieczny. Proszę Państwa, to były te dwa pisma procesowe. I kwestią wymagającą wyjaśnienia jest. Ponieważ pani sędzia w swoim piśmie procesowym, a także jej obrońca wskazywali na to, że w aktach osobowych znajduje się dowód doręczenia panu sędzi zarzutów dyscyplinarnych. Skład orzekający w tej sprawie, zapoznając się z materiałami dowodowymi, w tym aktami osobowymi, nie ujawnił tego rodzaju dokumentów akt. I stąd jest, proszę Państwa, pytanie do pani sędzi, o jakich aktach osobowych pani sędzia pisała, bo rozumiem, że pani sędzia trafi do nich aktach pisanych. Tak, być może te daty pisania tego pisma nie była pewna, czy to jest akta osobowe, czy inaczej nazwać te dokumenty, które po prostu znajdują się w sądzie. Natomiast w moim sądzie, w sądzie rejonowym Poznaniu Miasta Jedlicza w Poznaniu, oddział KAP, który prowadzi korespondencję i prowadzi z rzecznikiem dyscyplinarnym. Ja tutaj dołączyłam do tego swojego pisma zwrotne potwierdzenie odbioru przeze mnie. Też zarzutuję jeszcze raz, tutaj mam pieczątkę osobno, a tutaj jest też, czego nie podłożyłam, dowód doręczenia tak, i mam tutaj to, co zostało wysłane, bez załącznika, ale to jest to, co zostało wysłane. To, co zostało wysłane, to jest na tym piśmie, który pisałam. A to jest tak, to potwierdzenie SMS-owe, jeżeli chodziłam po prostu doręczenia pisma do biura rzecznika, pisma, które nadałam 8 lipca. Tak, to tutaj jest numer przysyłki. Ja muszę się podzielić.
Przepraszam, czy był. Czy mogę? Mogę? Chciałem zapytać w związku z tym pisma, o którym mówi pani sędzia, bo Czerwonej Zakta nie znalazłem tego pisma pani sędzi. Chciałem zapytać pana rzecznika, czy je otrzymał, a jeśli otrzymał, to dlaczego nie przysłał do sądu? To jest ta druga kwestia właśnie, na którą sąd. Dziękuję. Że pani sędzia otrzymała opis postanowienia o zarzutach dyscyplinarnych z dnia 24 czerwca 2019 roku, na którą potwierdziła własne podpisy. Pismo, jak teraz sprawdziłam, dotyczy tej sprawy, bo jest wskazana też sygnatura tej sprawy, więc dotyczy tej sprawy, jest winno brać do właściwych akt. Pani sędzia teraz złożyła też kopię tego pisma, które miało być panią sędzią do rzecznika nadane w odpowiedzi na te zarzuty. To są wnioski dowodowe, proszę państwa, datowane na 8 lipca 2019 roku. Drugą kwestią właśnie, którą wymaga wyjaśnienia, jest to, że akta sprawy, wniosek skierowany przeciwko pani sędzi pochodzi z 4 lipca, wnioski dowodowe pani rzeczniku z 8 lipca, natomiast skoro akta została już przekazana do sądu dyscyplinarnego, to w ślad za nie zostały przekazane te dokumenty, o których mowa, czyli te wnioski. Jeśli każdy z dokumentów, który został przedstawiony w pana sędzia, to nie znajduje się w ustawie, to nie znaczy, że ja tam dokumentami nie dyskutuję. Państwo nie macie też akt podręcznych? Mamy tam podręczny, tak. Ale tam akt podręcznych? Nie. Przepraszam, to jest. Bo w aktach znajduje się również zwrotka innego postępowania na tego pana sędzi, więc być może to pismo jest w innych aktach, na przykład sądu dyscyplinarnego czy sądzie apelacyjnego w Lublinie. Być może tam to jest. Ale tam sędzia wskazała sygnaturę sprawy. Tak. Ja rozumiem. Fakt jest taki, że pan rzecznik nie dysponuje dowodem, że doręczył pani sędzi to wezwanie, informacje i postanowienie o przedstawieniu zarzutów i nie dysponuje dowodem, że pani sędzia nie złożyła takiego wniosku w terminie 14 dni od doręczenia. Ja jeszcze dodam, że tego 24 czerwca swoją drogą, ja tak naprawdę byłam na zwolnieniu lekarskim, ponieważ 5 czerwca miałam operację i nawet specjalnie przyjechałam do sądu, tak, żeby odebrać to postanowienie. Dlatego też jest taka różnica czasowa, bo te zarzuty są z 22 maja, a ja ostatecznie właśnie tego 24 czerwca wybrałam. Zwrotka do sądu, pani sędzi, to na koniec maja. Tak, już na początku czerwca, jakoś tak. Więc ja otrzymałam informację telefoniczną z udziału kadry, że takie coś na mnie czeka i ja specjalnie się do tego podejmowałam. No i jakby ja z mojej strony już nie mam wszystko, co mogą dokumentować, to przedstawiłam Wysokiemu Sądowi. Mam zwrotne potwierdzenie odbioru tego zarzutu, dowód nadania, wszystko już. Mam dowód też, jakby tutaj zabezpieczyłam sobie też dowód odbioru z biura rzecznika i faktycznie w tych aktach ja też nie mogłam zrozumieć tej jednej zwrotki z maja. Jak się okazuje, one są oczywiście, tak jak pan pytał, że sędzia jest innego postępowania dyscyplinarnego, więc być może tam po prostu jest jej żona. Ja wnoszę, żeby sąd zobowiązał rzecznika dyscyplinarnego do jednoznacznego oświadczenia się, jakim dowodem dysponuje, że te dokumenty zostały przekazane sądowi. Pan rzecznik powiedział tylko, że zostały przekazane, ponieważ nie ma ich w aktach.
ale powinien mieć formalny dowód przekazania tych dokumentów do sądu. Proszę, żeby sąd pana rzecznika do tego zobowiązał. Jeśli pan nas w sensie pan nie sam zdaje się zauważył, to będzie tylko, że każdy dokument był przekazany sądowi. Nie odnośnie do tego dokumentu się dokuje. Jeśli mogę jeszcze może podkreślić. W jakiś sposób wskazany, że jest bałagan, akta, pan sędzia tak powiedziałem, zaprzecza. Jeśli by jakiś dokument wpłynął, to tyle rzecznika, to tyle rzecznika był wyłączony do aktu główny, wraz z nim aktem główny i przekazany do sądu. To po pierwsze, po drugie, jeśli pani sędzia, abstrahując od tego, że pan sędzia postawiła, chciała złożyć wyjaśnienia, przeszły sąd na przeszkodzie, żeby złożyła takie wyjaśnienia w dniu dzisiejszym. Można. Wysoki sądzie, wydaje mi się, że to jednak pan rzecznik, jeśli uważa, że ich nie dostał, bo że pani sędzia ich nie wysłała, to powinien to udowodnić. Pani sędzia twierdzi, że je wysłała i przedstawia dowody, że tak było. Jeśli pan rzecznik uważa, że było inaczej, to powinien przedstawić dowody. Jeśli nie, to znaczy, że było tak, jak powiedziała pani sędzia. Dziękuję.
tym istnieje taka możliwość ze strony pana rzecznika, aby tę kwestię wyjaśnić, tak jak wcześniej było sugerowane, że może być istnieje możliwości rynka, obrotowo za tym, co zostało zapomniane. Czy jest taka możliwość, żeby to zostało stwierdzone? W cyklanie, jeśli sąd by zarządził tej kwestii przerwy, ekonomii z nowych reformów, to może być przerwy, bo ma zastępować się, żeby wolę zwrócić uwagę, że ta skarbnica wszystko, skoro ja otrzymała postanowienia przedstawienia zarzutów bez mojej wysłuchania wniosków dowodowych w dniu 24 czerwca, to ja rozumiem, czy to pan rzecznik nie kwestionuje, zostało to potwierdzone, że zgodność przez pracownika oddziału TAP, to bezsporne jest to, że sprawa do Sądu Dyscyplinarnego w Rozwoju została wysłana przedwcześnie, bo przewyższała około 14 dni. I w tym zakresie było też komunikat rzecznika dyscyplinarnego Sądów Powszechnych już bodajże 3 lipca tego roku, więc nie tylko 14 dni sprawa została skierowana do Sądu Rozwoju. Jest teraz sędzia zarządził przerwę, więc zakończymy naszą transmisję.